Już dawno nie miałem tej polówki, więc może w końcu przestaną się komentarze być pisane. Mati, zmień koszulkę. Dzisiaj nie o tym. Ja to nie lubię, takiego rzucania jedzeniem czy coś. Nie, nie, nie. Jak już kupić, to zjeść. I to nie jest polackie, że ktoś jak kupuje, to zje, bo nie lubi na przykład wyrzucać jedzenia. Po prostu, no nie wiem, ja mam w myśli i w głowie zawsze coś takiego, że jak wyrzuca się jedzenie, no nie, no jedzenia się nie wyrzuca, cholera. Ale nie o tym dzisiaj. Witajcie, Ancymony, jestem Mati, a dziś zupełnie po raz kolejny odskakujemy sobie od tematów dramowych, wyjaśniających, komentujących innych youtuberów czy inne filmiki. W ogóle w momencie, gdy zacząłem nagrywać, tak wiecie, codziennie przez okres wakacyjny, zobaczymy jak będzie po wakacjach, może będą znowu 3-4 filmy na tydzień, ale zobaczymy. Teraz jak zacząłem nagrywać tak zupełnie codziennie, że codziennie naprawdę ukazuje się materia, już teraz od 2 tygodni bodajże w ogóle, wyzwanie dla mnie spore, ale daję radę. Zauważyłem, że nie mogę ciągle i ciągle nagrywać o jakichś innych youtuberach i to nie dlatego, że u Mati, ale masz kanał tylko wybijający się na czymś innym. Nie, po prostu to już nawet wchodzi gdzieś do głowy, w momencie gdy masz 7 dni i codziennie chcesz albo nagrywasz po prostu film o jakiejś innej osobie, to zaczyna się, może nawet nie nudzić, tylko jak wracasz do czegoś, choćby nawet po 2 dniach, to masz więcej siły, a w momencie, gdy robisz to jakby taśmowo codziennie, no to już nie bardzo, dlatego trzeba kombinować z innymi seriami. Dlatego nie bez kozery na moim kanale są również serie, gdzie gram w jakieś gry, oczywiście z fajnym montażem, albo testujemy jakieś jedzenie, które jest ciekawe, aczkolwiek nie wszyscy na przykład chcą kupić, bo na przykład szkoda pieniążków. I właśnie od tej serii jestem ja. McDonald's. W końcu czekałem po prostu na ten filmik, w którym będę mógł zjeść coś z maka przed kamerą i jeszcze na tym zarobię. Po prostu kocham swoje życie. Ale zupełnie poważnie, jeśli ktoś mnie odrobinkę zna, to wie, że lubię jeść. Tak, Spasiński, wiadomo, lubię jeść, ale dwa, że mam po prostu ogromny sentyment do McDonalda. Teraz smutna muzyka, żeby wczuć się w klimat. Bo jak byłem mały i miałem, tak nie wiem, kilka lat, to... No to miałem operację na prawe oko, bo mi prawe oczko zazowało. I ten... No i jeździłem z mamą do Warszawy. I się bałem tam w ogóle. Znaczy mama tam ze mną była, ale i tak się bałem. No i zawsze jak wychodziliśmy do szpitala, albo na przykład z kontroli, bo miałem o kontrolę na to oczko, czy się dobrze tam wszystko dzieje, no to mama mi właśnie do McDonalda zabierała. Ale dzisiaj przecież o zwykłych hamburgerach, czy... cheeseburgerach czy innych burgerach nie będziemy rozmawiać. Dziś będziemy rozmawiać sobie, dzisiaj będziemy kosztować, recenzować. Coś, co jest zupełną nowością, bo często w ogóle widzimy, jeśli chodzi o naszego kochanego McDonalda, to, że jeśli coś wprowadza nowego, no to jest na przykład, nie wiem, McDouble, albo jest burger Drwala, albo jest burger szefa, albo jest burger taki, albo jest burger z kurczakiem, albo jest burger z rybą. Zawsze jest ten burger. Pierwszy raz, od kiedy w sumie pamiętam, McDonald, przynajmniej polski McDonald, wprowadził coś takiego jak... krewetki. One są chłodnawe. Mam nadzieję, że będą smakowały tak jak wszystko, co jest chłodnawe z McDonalda, czyli po prostu dobrze. Jestem zdystansowany do zimnego jedzenia. To znaczy mam dystans do tego, żeby go nie jeść. Także McDonald's wprowadził panierowane krewetki. Wprowadził coś takiego jak sos chili i lemon oraz McWrapa, również właśnie z krewetkami. I chyba tak naprawdę bez jakiegoś dłuższego gadania. Po prostu spróbujmy, jak to wszystko smakuje. Ja oczywiście postaram się standardowo jak najlepiej przekazać wam, jaką to ma wszystko konsystencję, czy warto i w ogóle, prawda? Także... smakuje dziwnie. Pachnie ładnie. Pachnie jak ryba. Pachnie jak panierowana ryba. Ale smakuje bardzo gumowo. Jak z Izą jadłem dzisiaj jednego, to Iza powiedziała, że krewetki w ogóle, jeśli są dobrze przyrządzone, to nie powinny być gumowe. A ta jest bardzo gumowa. Panierka ma spoko. Czy warto? Na razie odrobinę smakuje jak fillet o fish. Ja w ogóle pewnego dnia byłem w Magu i sobie pomyślałem, o, zamiast Big Maca wezmę sobie fillet o fish. Nie bierzcie fillet o fish. Wiecie dlaczego? Bo jest tam taki sos, który polewa tą całą rybę i tej ryby w ogóle nie czuć, za cholerę. Natomiast sos ładnie pachnie. Zobaczymy, jak będzie smakował z krewetką. Może ten sos sam uratuje tą krewetkę. Zobaczymy, bo ja naprawdę, ja lubię all kinds po prostu of jedzenie, all kinds of food. All kinds of food, ale jest, no właśnie, to jest taki trochę paradoks, bo lubię jeść, lubię dobre jedzenie. Lubię jakieś pizze, kebaby i tak dalej, ale jeśli chodzi o zupy, to jestem troszeczkę wybredny. Musi być naprawdę słaby fast food, żeby mi nie smakował. To jest dobre określenie.
Sos jest dobry. Sos jest dobry, ale cholernie przypomina mi ten. Sos słodko-pikantny, sos chili. No ale to smakuje bardzo, bardzo podobnie, wiecie? I jeszcze jedna sprawa w sumie. Siemanko! Witam w mojej kuchni. Jestem ciekaw jednej rzeczy. Ostatnio miał w ogóle smaka na paluszki rybne, które są panierowane. Panierowane są tak naprawdę jak te krewetki z maka. I jestem ciekaw jednej rzeczy. To są krewetki, Boże, to są krewetki. To są paluszki firmy Mare Fino. Ogólnie one kosztowały 3 złote. 3 złote za 250 gram, więc to nie jest wysoka półka, aczkolwiek mi smakują, bo prawda jest taka, że jeśli chodzi o te paluszki rybne, no to nie ma co przepłacać, no bądźmy szczerzy. Jestem cholernie ciekaw, czy paluszki rybne za 3 złote paczka będą lepsze od krewetek, od gumowych krewetek mimo wszystko, które kosztowały 12,50. W ogóle mega drogo. Naprawdę mega drogo. Naprawdę lubię McDonalda i naprawdę mam do niego spory sentyment, tylko sprawa wygląda następująco. Zawsze w McDonaldzie, w fast foodzie, który nazywa się McDonald, ceniłem to, że to był fast food i że to był McDonald's, że nie robili z tego restauracji. A w tym momencie wrzucają jakieś tam różne burgery, które kosztują, nie wiem, po 18 zł. Okej, okay, one są dobre, nie wszystkie, na przykład burger Dybala jest mistrzowski. Ale dla mnie ten typowy McDonald's, cheeseburger, frytki, cola, to jest najlepsze, jeśli chodzi, najlepsze co może być, jeśli chodzi o McDonalda. A na przykład wrzucanie czegoś takiego jak krewetki, no według mnie słabe posunięcie. Oczywiście wiecie, no sami spróbujcie, sami jakby ocencie to. Ja mówię jakby po swoim tylko doświadczeniu i po tym, co ja tak naprawdę czuję, nie? I zawsze ten McDonald's kojarzy mi się właśnie z czymś takim prostym i szybkim, a w tym momencie teraz też dorzucili coś takiego, że jest zamówienie na, że do stolika ci przynoszą, albo któregoś burgera przynosili na drewnianym talerzu, czy tam drewnianej takiej desce. I okej, to jest wszystko fajne, tylko to jest wszystko fajne, jeśli chodzi o restaurację. A takie odchodzenie od takiego, wiecie, standardowego McDonalda, nie wiem, komuś się to na pewno może spodobać. Tylko w momencie, gdy mamy iść do restauracji, no to myślę, że pójdziemy na przykład z dziewczyną do restauracji, a w momencie, gdy chcemy zjeść coś McDonald'owego, to chcemy zjeść coś McDonald'owego. I takie łączenie tego wszystkiego nie do końca, według mnie przynajmniej, zdaje egzamin. Poza tym w Polsce bardzo rzadko McDonald's wprowadza jakieś takie inne rzeczy, jak na przykład te krewetki. Ale na przykład w innych krajach widziałem coś takiego, że była pizza i było spaghetti, które również bardzo szybko zniknęły. Jesteśmy... Kurwa, twoja mać. Już się obeselałem, nie? Jesteśmy już z powrotem. Ja zrobiłem sobie tego paluszka rybnego i chcę go porównać, bo myślę, że nie będzie to oczywiście tak samo smakowało, ale... Gorąco. Smakuje to podobnie. Jest cholera lepiej zrobione, bo w momencie, gdy jemy cokolwiek, co jest związane z rybą na przykład, albo nie będzie takiekolwiek mięso, to chyba najgorsze, co można zrobić z tym mięsem, to to, żeby one było gumowe. W momencie, gdy jemy gumowe mięso, no chyba sami wiecie, że nie lubimy jeść czegoś, co jest gumowe, jeśli to nie jest guma. Myślę, że to jest guma w smaku owocowym, jeśli to jest kisiel, jeśli to, nie wiem, jest Orbit, czy cokolwiek innego, co się zmieni w tą gumę, to fajnie. Spoko, ale w momencie, gdy jest to mięso, to będzie wypadało to średnio, aczkolwiek muszę powiedzieć, że sam sos jest naprawdę spoko, szczególnie w połączeniu właśnie z paluszkami rybnymi. Jeśli chodzi o same krewetki, może ja akurat trafiłem na coś słabego, bo i tak może być, aczkolwiek jeśli te krewetki miałyby inną konsystencję, po prostu rozwalałyby się nam i to mięso było delikatne. I w momencie, gdybyśmy je gryźli, to by się gryzło i tak wiecie, rozwarstwiało, a nie tylko żuło się to mięso, to myślę, że efekt byłby naprawdę inny. Został nam jeszcze ten cudowny McWrap, który posiada dwa sosy, także możemy go spróbować. On jest również z krewetką, także no co, spróbujmy.
Dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, krewetka w tym McWrapie była o wiele lepsza, mniej gumowa. A druga sprawa, pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o tego McWrapa, grają te sosy. I te sosy w ogóle jakby trochę przyćmiły to, że krewetka mogła być nawet gumowa, bo nawet tego nie wyczułem. Także jeśli chodzi o te nowe zestawy, czy nowe nowość, jeśli chodzi o McDonalda, to same krewetki nie polecam, oczywiście możecie sami spróbować. Jeśli chodzi o próbowanie krewetek, to polecam wam w tym McWrapie, bo smakuje ona naprawdę spoko. I tak jak nie wróciłbym do samych krewetek, tak myślę, że do McWrapa z krewetkami jeszcze może zdarzy mi się wrócić, aczkolwiek nie będę oszukiwał nikogo. Ja po prostu lubię hamburgery i cheeseburgery, a McDouble to już w ogóle masakracja. To było na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się spodobało, to zostawcie ocenę, napiszcie komentarz, czy chcecie kolejny test z jakiegoś jedzenia i czy ogólnie ta seria wam się podobała, bo widziałem kilka filmów, które bardziej się spodobały, a kilka mniej. Także ocencie ten, będę wam bardzo wdzięczny i oczywiście subskrybujcie, jeśli ogólnie chcecie mnie więcej widzieć i chcecie być na bieżąco z filmami, bo teraz obecnie pojawiają się codziennie. Zapraszam na fanpage'a. To było na tyle. Pamiętajcie, co z Bogdania. Trzymajcie się, cześć i bajo. Yeah.